Cześć, witajcie, ja jestem Anti, wy jesteście na kanale AntiPJK. W tym odcinku zajmiemy się tajemnicą wsi Stegny. Zapraszam. Obserwuję cię, Nordlingu. Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Dlaczego uważacie, że to robota dla Wiedźmina? Na południe stąd jest wieść ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Sprawdź, co stało się z zaginionym patrolem. Cesarstwo wysoko ceni życie swoich żołnierzy, więc jeśli dobrze się spiszesz, możesz liczyć na nagrodę. Chciałbym dostać więcej niż proponujecie. Oszalałeś, zabójco potworów? Cesarska armia to nie jest organizacja opieki nad mutantami. Zaczynasz mówić do rzeczy. Może się dogadamy. Zaczynasz mówić do rzeczy. Może się dogadamy. Zaczynasz mówić do rzeczy. Może się dogadamy. Tyle możemy ci zapłacić. Zgoda. Sprawdzę, co się stało z patrolem i czy w Stegnach rzeczywiście grasuje potwór. Dobrze. Północy myją się raz na kwartał, prawda to? Widziałem cię w Wyzimie. Lecimy. Dalej, płotka, dalej! No gdzieś tutaj jest. Mamy dość... ładny kawałek. No to przepłynęmy się łódeczką. I korzystając z chwilki okazji, chciałbym was zachęcić do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę pod tym filmem. Oraz kliknięcia dzwoneczka, żebyście mogli być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Już niebawem ruszamy. Chociaż prawdopodobnie być może i już ruszyliśmy z Redem. No i jakiś online też powinien niebawem już wejść. Także zachęcam do oglądania moich produkcji. No i tak sobie płyniemy, płyniemy. No i mamy już potwory przed sobą. Dawać. Pokaż, co umiesz. Ach.
Kładeczko. Dobrze, że ty się zawsze w tą łódź tam mieścisz mi. No, nie była potrzebna zbytnio. Gule. Tam, gdzie są gule, zwykle są też zwłoki. Tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał, bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. Coś tu śmierdzi. Nie mam na myśli trupów. Jak było, tak było. Po co drążył? Ktoś mi zapłacił, żebym drążył. Kto ci niby zapłacił? To moja sprawa. A teraz rozejrzę się tutaj i lepiej nie stawajcie mi na drodze. No, myślę, że pamiętam jeszcze jak taki 8 level to mi strasznie duży problem sprawiał. To robota guli. Ale teraz, jak widzieliście, poradziłem sobie z nią całkiem nieźle. Walka. Nie miał żadnych szans. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Rzucone o ziemię z dużą siłą, krwotok wewnętrzny. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Nadal coś wam grozi, a ja jestem jedynym człowiekiem, który może usunąć zagrożenie. A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co by strop się zawalił, ale musi nie pogrzebaliśmy monstru. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia.
Ależ wieje. Te deski najwyraźniej można podnieść. Strzępy futra. Ekima hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Czyli będziemy mieli wampirka. O ile dobrze kojarzę. No sobie wyzbieramy wszystko, co tutaj tylko jest. Pytanie, jak my stąd będziemy mieli wyjść? A, tu drabina jest. Wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Dobrze się spisałeś. Ale płacić nie musimy, boś sam powiedział, że wynajęli cię inni. Wtedy niech ci zapłacą. Bywajcie. To by było już
A my musimy jeszcze odebrać pieniążki. Pieniążki. No to widzimy się już na miejscu, myślę. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu? Jak? O! Obserwuję cię, co cię sprowadza? Przychodzę w sprawie zaginionego patrolu. Byłem w Stegnach. We wsi grasował wampir. To dlatego nie wróciłem. Tak, nawet grupa żołnierzy nie da rady jak imię. Pożegnamy ich z honorami, a ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to. Także ten odcinek mamy już za sobą. Ja was chciałbym jeszcze raz gorąco zaprosić do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę. No i ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko.